Witam wszystkich w odcinku trzecim serii o rozmnażaniu wodnym roślin owadernych. Ten odcinek będzie w miarę krótki i nie będę to się zbytnio rozwodził, ponieważ chcę pokazać wam, jak powinno się sadzić młode rośliny, które powstały w wyniku rozmnażania tą metodą. Mam tu przygotowany jeden liść próbki pobranej z muchówki kultywaru Werewolf. Jest to próbka dojrzała, dlatego właśnie ją wybrałem, żeby pokazać wam co i jak. Posiada ona już własny korzeń, który jest w miarę duży, który umożliwi właśnie roślinom, które wyrosły z tego liścia przeżycie w nowym podłożu. Korzeń wyrósł właśnie na końcu tego liścia w pobliżu miejsca, w którym wykonywałem cięcie, odłączając liść od muchołówki. I teraz tak, jakie podłoże do tych sadzonek? Podłoże powinna stanowić czysty kwaśny torf bez dodatków mineralnych najlepiej o drobnej frakcji? Jest to podłoże przejściowe, ponieważ na chwilę obecną na tym liściu każda z roślin korzysta tylko z jednego korzenia. No i ta sadzonka powinna być w takim podłożu do momentu, aż zauważymy, że każda roślina, która wyrosła z tego liścia, będzie miała swój własny korzeń, żeby móc te rośliny odseparować od siebie. No i teraz jak posadzić taki liść w podłożu, żeby to wszystko miało ręce i nogi? Czasami ten korzeń, który wyrasta właśnie z takiego liścia, ten pierwszy korzeń, on czasami wyrasta w takich dziwnych miejscach. On potrafi wyrosnąć pomiędzy np. stoszkami wzrostu albo rosnąć w tym samym kierunku, w którym rosną stoszki wzrostu. Wtedy sytuacja jest utrudniona i w takim wypadku należy cały liść zakopać delikatną warstwą podłoża, ale taką naprawdę bardzo delikatną. W moim wypadku sytuacja jest ułatwiona, ponieważ ten korzeń wyrósł w innym miejscu liścia niż stożki wzrostu i też w innym kierunku. Więc po prostu tą część, która ma korzeń zakopuję pod ziemią, a stożki wzrostu ustawiam tak, żeby ta część liścia z tymi stożkami była na wierzchu. I staram się to robić też tak, żeby ta część liścia, na której wyrosły te nowe rośliny, żeby ona miała bezpośredni kontakt z podłożem po to to robię, żeby te rośliny jak zaczną rozwijać swoje własne korzenie, żeby te korzenie mogły jak najszybciej wczepić w się w podłoże i zacząć rosnąć. Generalnie nie ma sensu umieszczać e, każdego liścia w osobnej doniczce. Oczywiście jak ktoś chce, to bardzo proszę. Ja zawsze to takie robię, że każdy kultywar czy gatunek, który roznażam tą metodą, e, wszystkie na przykład liście dawnego kultywaru lub gatunku umieszczam w jednej doniczce, ponieważ to jest podłoże przejściowe, one tutaj porosną miesiąc, dwa najwyżej i będzie można je przerzucić do osobnych doniczek. E, no ja właśnie zaraz sobie poumieszczam te wszystkie liście, które tutaj mam, tych muchułówek e, w doniczkach. Prócz tej jednej próbki helianfory, ponieważ ona jeszcze ciągle rośnie, ciągle się rozwija, więc jeszcze nie jest na nią czas. Jaka jest generalnie różnica pomiędzy rozmnażaniem roślin z liści w podłożu a w wodzie? W wodzie warunki dla tych sadzonek są znacznie bardziej sterylne, jest mniejsze ryzyko wystąpienia grzyba, ataku pasożytów i tym podobnych. Woda jest po prostu rozwiązaniem czystszym, dające większe szanse na powodzenie i też mi się wydaje, że po prostu szybciej to idzie. No a w tym odcinku to już wszystko, więc do zobaczenia i zapraszam na kolejne odcinki.